Wracając do zdrowotnych właściwości pokrzywy, co pani z niej robi? No, ona kompleksowo oczyszcza, odtruwa organizm, więc to jest bardzo istotne dla nas na co dzień. Wzmacnia odporność. Kiedyś... Ale to ususzona i zalana, tak? Czy na surowo? Teraz czy tak. Teraz? Pokrzywę można stosować. Jeść na surowo. Ja to sobie na przykład trzy listki zrywam, robię kuleczkę i do buzi jem. Wcale mnie nie parzy. To jest takie do zrobienia. Następnie można robić herbaty w tej chwili, takie na bieżąco, i suszyć. No bo wiadomo, później ona jak już jest taka starsza, to już nie ma tych właściwości takich dobrych i dlatego warto, żeby ją mieć ususzoną i wtedy to, co najlepsze, jest zebrane i zachowane. I później sobie w zimę robimy z tego herbatki. No ale też jest bardzo fajne na reumatyzm. Można sobie ugnieść i okładać miejsca bolące, albo... Ale z taką surową, że tak powiem? Tak, ugnieść, żeby tak trochę młotkiem, żeby nam się nie parzyła. O. A jeżeli ktoś już hardcore, to po prostu sobie bierze, robi takie biczyki z tego i oklepuje sobie, tak jak witkami różnymi, czy jakimiś gałązkami, to tą pokrzywą, żeby parzyło. Bo wtedy to nam krzywdy nie zrobi jakieś. To po prostu no, będzie tam w pewien sposób działało, tak no... odrętwienie troszeczkę, ale to działa uzdrawiająco. Właśnie takie okładanie się pokrzywami.